Kto na tym zarobił? Nie zadaje sobie pani tych pytań. Nie wiem, cokolwiek powiem, zostanie użyte przeciwko mnie. PiS doskonale wie, że jeżeli cała prawda o tej aferze wyjdzie na jaw przed wyborami, to PiS tak naprawdę przegra te wybory z kredensem. Afera wizowa uderza w kampanię PiS. No, ale nie znam zupełnie tych kulisów. Władza straszyła i straszy imigrantami, a po cichu wpuszczała ich masowo do Polski. Także tych z krajów muzułmańskich. Przy wydawaniu wiz miało też dojść do korupcji. Ale jak to jest możliwe? Ogłaszacie referendum, a to się okazuje, że pod latarnią najciemniej. Najciemniej to jest Platforma Obywatelska. Od 2016 roku 600 tysięcy. Wyobraźcie sobie państwo, 600 tysięcy zaproszeń, które wysłał rząd PiS-u do migrantów z krajów Azji i Afryki, jednocześnie strasząc tymi ludźmi. No przecież to jest jakaś skrajna hipokryzja, skrajne oszustwo. Pan był przecież na takim orędownikiem zamykania granic i co się... No to i co pan nie wiedział, co się dzieje w MSZ? Pani redaktor, ja jestem zwolennikiem szczelnej polityki migracyjnej. No i była kompletnie nieszczelna. Nie wpuszczania do Polski imigrantów obcych kulturowo. No ale wpuściliście. Konsensus polityczny. W sprawie, o którą szanowna pani redaktor pyta, niewiele jeszcze wiem. Kilkanaście dni temu Gazeta Wyborcza ujawniła, że do MSZ weszło CBA. Stanowisko stracił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Nie dostał miejsca na liście wyborczej. Politycy partii rządzącej nabrali wtedy wody w usta. Dlaczego zdymisjonowano Piotra Wawrzyka? Co się stało? Czy chodziło rzeczywiście o... Coś zaszło, nie wiem co. Piotr Wawrzyk jeszcze, dlaczego odszedł? Został zdymisjonowany. Podobno CBA było w ministerstwie, nie, jest problem. Nie byłem w ministerstwie, nie wiem. No ale Centrum Decyzji Wizowych, czy to ma związek z tym słynnym rozporządzeniem, nie mam pojęcia, z czym ma związek. 400 tysięcy migrantów miało opuścić, którzy pracowali. No to przecież Piotra Wawrzyka była podobno rozporządzenia, on był podpisany pod tym rozporządzeniem. Ja tak chodzi za nami cały dzień. Gdy media nie odpuszczały, narracja się zmieniła. Afera wizowa? Jaka znów afera? Kategorycznie temu zaprzeczam. Chwilę później szef MSZ-u stwierdził, że nie może odpowiadać na pytania, bo toczy się śledztwo. Oczywiście w sprawie afery, której rzekomo nie ma. Czy prawdą jest to, co pisała Rzeczpospolita, że Departament Konsularny w MSZ-ie miał naciskać polskie placówki, by dawały jak najwięcej tych wiz właśnie obcokrajowcom? A to pytanie jest takie, na które nie odpowiem, bo bym ingerował w treść czynności sprawdzających służb. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau miał wiedzieć o patologicznym systemie wydawania wiz, bo ujawnił to raport z konsulatu w Nigerii. Tak mówi w kuluarach pracownik MSZ. Boją się tej sprawy i my widzimy mataczenie różnych instytucji państwa. To mataczenie wynika z rozkazu politycznego. Mam nadzieję, że to tylko pogłoski. System przyznawania wiz w Polsce jest przedmiotem śledztwa. PiS utrzymuje, że podejrzenia dotyczą jedynie kilkuset wiz. Według informatorów Gazety Wyborczej postępowanie ma międzynarodowy charakter. Prokuratura twierdzi, że śledztwo jest tylko polskie. Ile imigrantów zostało wpuszczonych, zarobkowych, toczy się w tej chwili? Ile było? Ma pani takie dane, pani minister? Szanowni Państwo, teraz mam panel. No ale to wiemy, ale to na panelu o tym pani nie będzie mówiła, więc dlatego pytamy przed. Dzień dobry. Pani minister. Good to see you. Czy możemy, bo zaczynamy. Ale... Jeżeli setki tysięcy migrantów zarobkowych zostało wpuszczonych pani i toczy redaktor, się międzynarodowe śledztwo, wczoraj premier przyznał, że jest takie śledztwo, to znaczy, że polityka migrancka nie istniała. Szanowna pani redaktor, osoby, które są w Polsce, pracują, czyli mówimy o pozwoleniach na pracę, zezwoleniach, gdzie są wizy. Nie mówimy o wpuszczaniu migrantów, tylko... Ale tam podobno była korupcja. Pani redaktor, jeżeli jest śledztwo, to... No właśnie. To śledztwo... Tylko odpisał to rozporządzenie. Ale szanowny panie redaktorze, to pozwólmy zakończyć się temu śledztwu. Piotr Wawrzyk zapadł się pod ziemię. Miał dostać zapewnienie, że jak będzie siedział cicho, to może wróci do resortu po wygranych wyborach. Wszyscy wiemy, że Wawrzyk jest tylko był malutkim trybikiem w tej maszynie. No nikt chyba przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że jak do Polski wjeżdżało, czy z polskimi wizami mogło wjechać 600 tysięcy obywateli z Afryki i z Azji, to polskie służby o tym nie wiedziały, że nie wiedział o tym Kamiński, że nie wiedział o tym Morawiecki, że nie wiedział wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Media rządowe o aferze milczą. PiS liczy, że uda się ją rozmyć.